przyszłym tygodniu jest taki dzień bez biustonosza. Przy dziewczynie powiedzieć. Właśnie. I co o tym myślicie? Przy dziewczynie oczywiście powiedzieć o tym, żeby cały dzień chodziła bez stanika tego dnia. Na pewno nie założę biustonosza tego dnia. To ja też nie założę biustonosza, ale niestety nie mam dziewczyny, nie mam komu powiedzieć o tym dniu. Myślę, że możesz powiedzieć mamie w końcu. Myślę, że to jest jeden z ważniejszych dni w roku, więc... Też tym powiem. Bardziej możemy jechać do Warszawy. Też powiem dziewczynie, żeby mnie nosiła. Kto to ustalił w ogóle? Mądry człowiek. Achilles. No ale... Ja to się rozmarzyłem, to tam już... Nie, już nie pogadamy z Kubą, bo on się rozmarzył. No, już odleciał chłopak. Ale nie no, lepsze byłby dzień bez stanika i bez koszulki. Nie, no to już nie. Za dużo wymagasz od życia. Okej, no dobra. Musisz trochę się postarać, Tomek. No, trochę inwencji twórczej, tak. Trochę wyobrazić, trochę tak wyobrazić. Jest. No. Co dzień. A to jest stereotyp, wiesz? No ale myślę, że coś w tym jest. No właśnie, ale czy to jest tak naprawdę wygodne? Według mnie jest wygodne. Wydaje mi się, że każdy ma prawo do wolności, biust również, więc myślę, że jest to jak najbardziej zabawne, ale fajne święto. Dla mnie dzień bez biustonosza to jest właściwie codziennie, bo ja nie noszę. Ogólnie za czy przeciw? Za. Zawsze za wolnością. Specjalny pomysł, jak to obchodzić. Umiem biustonosze rozpinać, także mogę pomóc, ale tak jako, że nie noszę, to nie wiem. Może jakiś bieg bez biustonosza w koszulkach? To jest świetny pomysł. Popatrzyłbym. Może nawet pobiegł. Może jakaś akcja? Konkurs mokrego podkoszulka. To jest pomysł. Na plaży miejskiej. Na plaży miejskiej, tak, dokładnie. W rytm disco polo. Tak, to jest coś pięknego. Ogólnie widzę, że podoba się święto. No oczywiście, że się podoba. No, jak jestem zdrowym mężczyzną. Zawsze z wolnością. Poza tym nie mam zielonego pojęcia, jak to jest bez biustonosza, bo też chodzę bez biustonosza. Zaskoczyło mnie to pytanie, przyznam szczerze. Myślę, że genialny pomysł. Sam chodzę na co dzień bez biustonosza, więc no, każdy powinien spróbować. To jasne. Ja planuję to świętować i planuję na ten dzień nie zakładać biustonosza. On nie zakłada biustonosza. Uczcimy. A jak się wam podoba taki pomysł? No mi się podoba. Podejrzewam, że będzie mi dosyć wygodnie bez biustonosza. To bardzo pozytywne i bardzo fajne święto i, że tak powiem, ja nie noszę. No. Ja też nie noszę. Dobrze, że jest, jak jest ciepło. Ja się cieszę, że jest takie święto, bo na co dzień to troszkę uwiera jednak. A ja bym proponował, żeby to był dzień bez biustonosza i bluzki. Razem. To może jakieś słowo zachęty dla otwoczanek? No zbierajcie się. No. Tak. Po prostu luźno, trzeba to wszystko uwolnić. Tak, trzeba się zgodzić z naturą. Nikt się nie rodzi w ciuchach. Pamiętajmy o tym.